Znajdujemy się na gali 30-lecia istnienia marki Armani. Ze mną Ata Postek. Cześć. Cześć, to ja, Ata. Powiedz mi, za co cenisz markę Armani? Za klasykę i elegancję. A czy to jest twoja ulubiona marka? Oj, ja mam bardzo dużo ulubionych marek. Wymienisz jakąś? Tak. Moja ulubiona marka to ja. Uwielbiam ją. Uwielbiam ją. Nie, ja jestem skromna. Lubię na przykład łączyć sieciówki z drogimi rzeczami. No dobrze, a uważasz, że Polska dorównuje w modzie, w ubiorze innym krajom? Absolutnie nie. To zaapeluj proszę do naszych widzów, co powinni zrobić. Startuję. Ostatnio byłam na pokazach, bardzo pięknie. Nasz Robert Kupisz, MMC i inne gwiazdy właśnie projektanci nie dają rady, żartuję. Dobrze dają. To tak. Dajecie państwo radę. Wygłupiam się, piękne stroje wszystkie. No ta dziewczyna jest niesamowita, że widzicie, po prostu energia emanuje. Tak, emanuje, więc skończymy i idziemy dalej. Powiedz jeszcze nam proszę w takim razie, co w przyszłości u ciebie się dzieje, co u ciebie słychać, co w przyszłości, czego możemy się spodziewać. U mnie wszystko w porządku, właśnie otworzyłam, mam z bratem salon fryzjerski, a teraz otworzyłam stylizację paznokci i rzęs, więc rozwijamy biznes coraz bardziej. To zaproś naszych widzów tam, podaj adres. Dziewczyny, zapraszam na Bagatela 10/12, zrobicie piękne rzęski, piękne paznokcie, no i oczywiście włosy u mojego brata. A brat gdzie ma salon? Tam, gdzie ja. On... Ja mam tam dział. No. Okej, macie w tym samym miejscu, oczywiście w Warszawie. Tak, tak, w Warszawie, na Bagatela 10. Bagatela 10, pamiętajcie. Powiedz jeszcze, pod jaką nazwą social media mogą cię znaleźć nasi widzowie. No każdy jak wie, Ata Postek po prostu i moje studio tak samo się nazywa, Ata Place, Ata Postek. No to myślę, że nasi widzowie znajdą cię bez problemu. Do czego ci możemy życzyć? Wystarczy zdrowia i dziękuję. No i samych sukcesów związanych z nowym biznesem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Konrad.